Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, jest 13:15. Sorry za to, że jak wyglądam, ale ja będę szła pod prysznic. Tylko najpierw muszę posprzątać. A jest tak ciepło, w ogóle no parno jest. Czekajcie, bo tutaj okno mnie prześwietla. Jest parno, deszcz pada. Ja mam bardzo dużo dzisiaj pracy, dlatego że... Czekajcie... Dlatego, że o 17, tak w okolicach 17, przychodzi pani no zobaczyć kotki, bo już jest ten czas, że można przychodzić. No i pierwsza pani, która miała obiecaną kotkę, jeszcze jak w brzuchu praktycznie jej nie było, no można powiedzieć, że dobra, no w brzuchu tam już było, ale jeszcze nie wiedziałam, że jest. To ma przyjść, dzisiaj właśnie powiedziała, że jej pasuje tam w okolicach 17, po 17. Więc no muszę posprzątać, a tym bardziej, że wiecie, przez ostatnie kilka dni... Gdzie mam leży? Tu. Przez ostatnie kilka dni, no ja tak naprawdę ogarniałam tylko w ten sposób, że to co trzeba, nie? Pan Artur, wiecie, czyścił kuwety i tam, wiecie, tak z grubsza tylko. A tacki, to są tacki, wiecie, na których zawsze dla kotków mam talerze. Tutaj jedną już umyłam. I no dzisiaj muszę się już tak zabrać, no bo... Już się jak umówiłam, no to trzeba posprzątać. Nie mogę powiedzieć, że jestem jakiś nie wiadomo jaki brud, ale mam naczynia do umycia. Część to co trzeba, no to ręcznie, a to co trzeba, no to odkładam do zmywarki. Potem wstawię zmywarkę, odkurzę i zmyję. I to jest... Aha, jeszcze kuchenkę bym musiała umyć. Kuchenkę umyję i chcę wstawić jakąś zupkę taką jarzynową. Mam ochotę na taką zupkę jarzynową, za mną chodzi od kilku dni. A mam wszystkie warzywa. Padać dobrze, że pada, bo i tak dzisiaj nie planowałam iść na dwór, a ten deszcz jednak też jest potrzebny, nie? My tam narzekamy, że wiecie, że deszcz pada, ale tak naprawdę no deszcz jest potrzebny, no żeby cokolwiek urosło, to deszcz musi być. A wczoraj wieczorem podlałam kwiatki. No i dzisiaj tam, ale to nie jest taki deszcz, wiecie, tak mży, nie? Tak chwilę mży, potem przestanie. I za chwilę znowu. No ale ten deszcz też, jaki by tam nie był, lepszy taki niż taka ulewa, która tam wszystko po wierzchu spłynie i nic do ziemi nie wsiąknie, więc to też jest dobre. No. I potem jak posprzątam, to pójdę pod prysznic, zrobię sobie jakiś tam makijaż. No i wtedy już będzie pewnie czas, że pani przyjdzie. No. I tak. Wtedy za dwa dni ma przyjść jeszcze jeden pan, ale no ten pan czeka, słuchajcie, ponad rok na kotka. Bo chciał właśnie niebieskiego i to musi być kocurek, a wtedy słuchajcie się same kotki urodziły i to też było no, takie no, ale się pan doczekał. Było na, wtedy on tam gdzieś wyjechał do pracy za granicę i on nie mógł, a wtedy jak mógł, to już same kotki były i trochę to wszystko trwało, nie? No ale na szczęście już nadszedł ten czas. On chyba wymodlił, wiecie, chyba wymodlił tego kocurka, bo naprawdę, on już miał takiego pecha, tak długo czekał. No więc przyjdzie sobie, wybierze. Ja mam listę osób oczekujących i wtedy jadę według tej listy, nie? Nie ma tak, że ktoś tam się odezwie ostatni i sobie przychodzi wybierać pierwszy. Nie, ja jadę według kolejności, zawsze się odzywam do tych ludzi, mówię, że się urodziły, że taka i taka płeć i jest, albo nie ma i wtedy albo czekają do następnego porodu, albo nie. No i tak, ale jest taka paruwa, powiem wam,
że aż normalnie, aż szok. No, dzisiaj Ginger tylko raz w nocy mi przeniosła kotka, ale nie udało jej się, bo oczywiście mam wszystko za, wiecie, zobaczcie jak ja wyglądam, ale mam tutaj spinkę, po prostu tak jak wstałam, tak tylko sobie spięłam. Nawet nie rozczesałam włosów, no bo tak i tak za chwilę idę się myć, więc skąpać, więc nie ma sensu, a mówię wam, trochę jednak tej pracy mam, bo zanim ja wszystko tutaj w kuchni ogarnę i wiecie, samo odkurzenie wszystkiego i tam potem na kolanach z tymi szczotkami do włosów jeszcze wszystko poprawiam dokładnie, no i zmycie podłóg to też nie jest, tak wszystko krótko nie trwa, nie? No. Ale to co muszę, to ręcznie, a to co nie, to idzie do zmywarki i wtedy tą zupkę bym nastawiła, no to też wszystko trochę zajmie czasu. Ale tak to już jest. No, a wiecie, o której dzisiaj wstałam? Wiecie dlaczego? Bo już jest, słuchajcie, 20 po pierwszej, a wiecie dlaczego? Bo ja wstałam za 15:11. Artur przyszedł zobaczyć, czy ja żyję. Ale naprawdę ja byłam taka jakaś padnięta, że no dzisiaj pospałam. Dzisiaj naprawdę pospałam, wypiłam kawkę, to miał śniadanie gotowe. Jeszcze sobie tak trochę posiedziałam, w laptopie tam vlog dodałam, bo wczoraj miałam zmontowany, ale już poszłam spać, bo mówię, nie dam rady wrzucić, nie dam rady poczekać, bo bym padła. No ale i tak dosyć późno szłam spać, bo tam koło 12:00. No ale długo pospałam. Odespałam to wszystko. Ten cały poród i to wszystko. A dzisiaj słońca w ogóle nie ma. No jest to chmurno, ale i tak jest ciepło. I tak jest ciepło. Wszystko ogarnę i wtedy na spokój. Dobra, aktualizacja 15:36, a ja zaczynam strugać ziemniaki. Mam już wszystko posprzątane. Teraz gotuję już skrzydełka, bo to będzie zupka taka jarzynowa na skrzydełkach. I ziemniaki będzie, kalafior, fasolka szparagowa, tam groszek, marchewka. Różne takie rzeczy mam pomrożone, więc to powsypuję, co tam mam. I no i też ziemniaki, nie? No i ja będę to gotowała. Skrzydełka już się tam gotują z pół godziny. A w tym czasie, jak będą się te ziemniaczki z tym mięsem gotować, to ja pójdę pod prysznic. No i wtedy przyjdę. Dorzucę warzywka, resztę i wtedy idę się malować. No już wtedy będę czekać. Mam wszystko zrobione. Mam tak wysprzątane, że mucha nie siada normalnie. No także... Także tak, ale powiem, że się zgrzałam wam. Jest tak ciepło, mam wentylator włączony, bo... Powiem wam, że grubo jest. Naprawdę. Co, Lejluśka? Co byś chciała? Co? No, fajnie, że mam takie duże ziemniaki, to dużo roboty nie będzie, matko, jak ja wyglądam, ale naprawdę. Siódme poty za mnie leciały. Ja już jak zmywałam. Już naprawdę. No. Nie, mam takie dość duże ziemniaki. No nie wiem ile tych ziemniaków, ale tak wkroję, zobaczcie, takie mam i jeszcze większe. Już jestem głodna. Ale nie będę nic jadła.
bo mam taką ochotę na tą wódkę, a potem pójdę się wykąpać, tam wiecie, czas mi zleci, nie? No. Potem przyjdę, to sobie zjem ze smakiem. Jak będę głodna, to jeszcze większy będzie apetyt. Dobra, to może jeszcze jeden ziemniak i koniec. Na razie zobaczę, wkroję je. Byłam na dworze, jest naprawdę ciepło. Jest pochmurno, ale ciepło, nie? I tak cały czas kropi, kropi. Dobra. Powiem wam, że ten duszlak to mój zakup życia. Cały czas on jest i nie muszę ciągle, wiecie, wykładać, wkładać. No, najpierw ziemniaki, wiecie, a potem cała reszta, bo ziemniaki najwięcej czasu potrzebują. Sobie taką małą kostkę pokroję. Będzie po prostu... Taki, wiecie, warzywny, jarzynowa, jak kalafiorowa, tylko że jest kalafior i jeszcze inne warzywka. Słuchajcie, wczoraj był wypadek, jak wracaliśmy z tego Sopotu, to był wypadek we Wrzeszczu, tam, no można powiedzieć, że to Wrzeszcz. Czy może bardziej oliwa. No i ktoś chyba tak przydzwonił w słup na skrzyżowaniu. Nie wiem, z jaką prędkością ten ktoś jechał, ale wygląda na to, że był trup na miejscu. Nie wiem, powiem wam, że ja nie wiem, jak można... Wiecie, i to jest właśnie to, że ludzie na światłach, jak pojawia się pomarańczowe, to zamiast zahamować, to dodają gazu. No i lądują na słupie. Widocznie ktoś w niego przydzwonił, a ten wylądował na słupie i trup na miejscu. Ludzie się chyba nigdy nie nauczą. Straszne. Straszne. Czy ta sekunda, słuchajcie, ulatuje, nie? Bo się spóźnimy do pracy. No, a tak do świętego Piotra. Nie wiem, co lepsze, czy się spóźnić do pracy, czy u świętego Piotra wylądować. Naprawdę. No, a to jest właśnie taka decyzja, nie? Czy nacisnąć ten hamulec, czy ten gaz? No. Artur zawsze wybiera tak, że naciska hamulec. Zawsze. Będzie dużo tych ziemniaków, ale to dobrze. Będzie dużo, ale to będzie taka bardziej treściwa. No. I teraz tak. To pokroję elegancko. Idę się kąpać. Fajnie. Ze wszystkim jestem wyrobiona. Mimo tego, że dzisiaj pospałam, naprawdę, tak dzisiaj pospałam, tak nie pamiętam. I wiecie, do wyspania się
nie wystarczą. Nawet jak tam śpimy, próbujemy, nie wiem, bo różnie ludzie pracują na 2 zmiany, 3 zmiany, różnie. To żadne 4 godziny snu nam nie zrekompensują, to trzeba pospać wtedy 10-12 godzin, a nie żadne 4. To nie jest dla organizmu wystarczająco. I kiedyś organizm i tak się zbuntuje. To jest za mało, a kobiety zwłaszcza więcej powinny spać niż mężczyźni ze względu na właśnie tarczycę, na hormony, bo padnie prędzej czy później. No, teraz idę. Fajna będzie zupka. Dobra, niech się to gotuje. Zakrywam i idę się kąpać. I wtedy będę wyglądać jak człowiek. Wysuszę włoski, zrobię jakiś tam makijaż. Dobra, dam kalafior. Miałam całą paczkę kalafioru. Tutaj nie całą paczkę groszku z marchewką. I jeszcze zobaczę, ale chciałabym jeszcze dodać fasolki szparagowej. A, zmieszczę. Dobra. Pół paczki tam fasolki szparagowej. No. Ja już jestem wykąpana. Właśnie przyszłam dodać te warzywka i teraz idę suszyć włoski i się malować. Zobaczcie, coś pięknego. Tu mi wykipiało trochę, no ale już trudno się mówi. Piękna zupka będzie, piękna. No dobra. Jestem. Się umyłam, słuchajcie, prawie w zimnej wodzie, nie? Tak mi było po prostu ciepło, że jak poczułam ciepłą wodę, to mówię nie. I dosłownie... No, naprawdę w takiej letniej, że letniej, nie? Ale dobrze, jutro idę na basen, więc już się umyłam, będę miała z głowy, nie będę musiała znowuż tak jak w tamtym tygodniu. I widzicie, tak szybko tydzień zleciał, że ja praktycznie, no widzicie, tydzień temu byłam na basenie, już znowuż idę, nie? Nawet nie wiem, kiedy ten tydzień zleciał. Po prostu jest taki... O, ale to też wiecie. Jest tak, że właśnie jak są maluchy, jak czekam na poród, jak jest poród, to... No, to takie... To czekanie jest się dłuży, ale potem już jest tyle pracy, że ja nawet nie wiem, kiedy, wiecie, czas leci, nie? No, ale to tak jest. Jak się chodzi do pracy, to też tak się... Ja zawsze jak chodziłam do pracy, to tak żyłam od weekendu do weekendu, nie? Czekałam na ten weekend po prostu. Czekałam na ten weekend zawsze jak na jakieś takie zbawienie. Nie wiem, czy wy też tak macie, że pracując, no po prostu czekacie już na ten piątek, na ten koniec pracy i byle do tego piątku, do tej soboty, do tego weekendu, nie? Bo ja tak miałam. Ja tak miałam w większości przypadków. I pomimo tego, że zawsze lubiłam gdzieś swoją pracę, swoje obowiązki, niekoniecznie wszystko mi tam zawsze odpowiadało i ludzie, którzy tam pracowali, to nie zawsze mi wszystko odpowiadało, chociaż w większości przypadków tak, to praca pracowało się na zasadzie od weekendu do weekendu. No tak miałam. A teraz naprawdę mi to jest bez różnicy, czy jest piątek, czy sobota, czy poniedziałek, czy środa, naprawdę, bo teraz zupełnie inaczej nam czas upływa, zupełnie na czymś innym i teraz bardziej upływa czas, wiecie, na zasadzie od szczepienia do szczepienia i tak dalej, nie? Od porodu do pierwszego szczepienia, na zasadzie tam tygodni kotków, nie? Się odlicza, ile mają. A tak to, wiecie, no, ja się teraz skupiam na tym, że właśnie, o, w tym i w tym tygodniu kotki mają odrobaczenie, w tym i w tym tygodniu mają szczepienie.
tutaj mają czipowanie i kastrację i na, tak mi czas upływa. No i te, wtedy i wtedy mamy poród. No i tak zupełnie inaczej to jest niż, niż jak pracowałam. Totalnie, nie da się tego w ogóle porównać, nie? Nie da się. Jest zupełnie inaczej. No i wiadomo, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Nie myślcie sobie, że nie. Że tylko same plusy. Absolutnie tak nie jest. Minusy też wszystko ma, co byśmy nie robili. To nie jest tak, że wszystko ma same, jest wszystko w samych superlatywach mierzone. Nie jest tak. No ale na szczęście dla mnie na ten moment mogę powiedzieć, oczywiście zawsze się może coś zmienić, wysypać, nie wiem, tfu, tfu, ale na ten moment nie zamieniłabym tego na pracę, nie? Na pracę dla kogoś, znowuż. Nie zamieniłabym. A jeszcze dzisiaj, jak wczoraj bardzo późno wieczorem ta Emilia, co wzięła Iko do Norwegii, nagrała mi taką wiadomość, bo miała całe 3 dni, była taka zajęta, że tam nic do mnie nie pisała, a wczoraj wieczorem, zanim szłam spać, już dosłownie miałam wyłączać internet, nagrała mi się na Messengerze, nagrała mi tak miłą wiadomość, że w tej jednej wiadomości, w tych niecałych 4 minutach, które nagrała, no 4 minutach można powiedzieć, jest tyle miłych słów, tyle komplementów, że ja, wiecie co, aż się po prostu popłakałam, bo ja już słyszałam dużo, dużo komplementów, dużo miłych słów na temat naszej pracy, na temat naszych kotów, na temat ich charakteru, ale to, co wczoraj usłyszałam, nie sądziłam, że ktoś może być. Usłyszałam tyle razy dziękuję za tego kota, że jest tak wspaniały, jest taka wykonana praca nad nim, że szapoba i że po prostu nie sądzili, że taki kot może być, że po prostu są oszołomieni tym, ile miłości otrzymał ten kot i ile pracy naszej, bo to widać, że bo to jest dziewczyna, która ma też hodowlę, ma różne koty i ma porównanie i mówi, że jest no w ciężkim szoku i bardzo dziękowała za Ikusia i bardzo się cieszą z niego i są w nim zakochani i no, że jest po prostu nieziemski, że jest cudowny, że jest ogrom widać naszej pracy i po prostu takie, wiecie, na zasadzie, że takie nastawienie, że lepiej trafić nie mogli, więc no, no dla nas nie ma nic bardziej miłego, bardziej pochlebnego niż coś takiego usłyszeć. To jest po prostu taka nagroda za to, co robimy, za każdą jakąś tam nieprzespaną noc. Słuchajcie, ja aż, wiecie, ja próbowałam jej coś nagrać, ale no koniec, głos mi się załamał, musiałam przerwać i zacząć, jak się uspokoiłam, bo to jest, no bardzo wzruszyłam się i naprawdę powiedziałam jej, że nawet nie wie w ogóle, ile te słowa dla mnie znaczą, bo to naprawdę oznacza, że jestem w dobrym miejscu i dobrze robię to, co robię. I coś takiego usłyszeć, to jest dla mnie najlepsza nagroda w ogóle ever, nie? Że także, no naprawdę, wczoraj jeszcze wieczorem, wiecie, się poryczałam i ale powiem wam, że ja wiem, że Iko, bo ona mówi, ja wiem, że wy będziecie tęsknić za Ikusiem. No, tak, nie da się ukryć, nie?
Ale to jest tak, że ja wiem, że trafił do cudownego domu, w cudowne ręce, które będą go kochać. I to jest też dla mnie najlepsze, co mogłam mu dać, nie? No i takie, słuchajcie, buty, takie historie. I ja wczoraj zasypiałam z takim poczuciem, pomimo tego, że byłam tak zmęczona, tak wykończona, naprawdę, padałam na twarz i sobie myślę, nie, no ja już z tego zmęczenia nie zasnę, ale zasnęłam po prostu od razu, w mgnieniu oka, jak to się mówi. I no, coś takiego przed snem usłyszeć, nie wiem, może też dlatego spałam tyle godzin. Nie, ale spałam po prostu ze zmęczenia, nie? W ogóle mi wychodzą kudły z tego pędzelka, a ja go lubię do rozświetlacza. Muszę sobie taki kupić większy trochę, bo ten jeden większy mam do różu, a ten rozświetlacz zawsze tak trochę mniej się staram wziąć tego rozświetlacza. No i, ale znowu zaraz lunie. Ja mam balkon otwarty, ale kuwetę mam zamkniętą na balkonie. Bo już mi tam trochę i tak trochę przeoczyłam i trochę mi zmógł. No już jest zaraz 4:30. Więc ale się fajnie się wyrobiłam ze wszystkim. Jestem bardzo zadowolona. Jeszcze tylko włosy wysuszę, przebiorę się. Bo tutaj tak tylko ubrałam tą bluzkę, żeby się pomalować, bo jest mi tak gorąco. Ale zaraz lunie, mówię wam, będzie pompa. Pompa, pompa. Głodna jestem. Zjem sobie zupkę, jeszcze może zdążę szybko, ciach, ciach, ciach. Na pewno zdążę. No, a jeszcze muszę kotkom opaski założyć, żeby pani nie miała problemu rozróżnić, bo wiecie, zawsze jak ktoś przychodzi, no to dla każdego te kotki są tak bardzo podobne, zresztą no dla mnie też, nie? Teraz dostałam kotki, które są, co wam mówiłam, ta pani co dwa kupiła, co 600 km stąd, w Lesznie są. Właśnie też dostałam zdjęcia przed chwilą, zaraz będę oglądać. No i mówię wam, ja nie mam takiego dnia, żebym nie dostała jakichś zdjęć, jakichś filmików, jakichś informacji. Nie ma. Czy tam telefonu. No naprawdę, nie mam takiego dnia. Chyba teraz tylko w niedzielę się tak zdarzyło, ale też pisałam właśnie o tym. O tych kotkach, nie? Ale no takich dni no praktycznie się nie zdarzają. Także mówię wam, ja się tak cieszę. I że ci ludzie chcą mi wysyłać te wiadomości i te zdjęcia i dzwonić i opowiadać. Jak tam właśnie jest. Jak ja słyszę takie właśnie miłe słowa, że to jest najkochańszy kot i w ogóle wszystko. No, mówię wam, to jest dla mnie taka nagroda. Dla Artura też zresztą. On tam tak bardzo. Wiecie, nie pokażę po sobie, bo to jednak facet, ale ja wiem, on, wiecie, ja go znam już jak na wylot go znam, także wiem. No, takie tam sobie coś zrobię delikatne i tak przecież będę za chwilę to zmywać. No, ale tak, żeby nie straszyć ludzi, sobie dam taki jasny tutaj. Tak, żeby nie straszyć. No. A jednak te cienie tu najlepiej zawsze jak palcem sobie nałożę, bo one są takie, się trzyma. Tam, gdzie maznę, tam się trzyma. Jak palcem rozetrę, to jest lepiej. Dobra. No, i taka się czuję dzisiaj naprawdę szczęśliwa. Ja w ogóle ostatnio nie chcę mówić tego na głos, ale może wiecie, szczęście kocha ciszę.
Naprawdę. Szczęście kocha ciszę. Zapamiętajcie to sobie. I pewnych rzeczy nie powinno się raczej mówić na głos. Ja wierzę w coś takiego właśnie, żeby nie zapeszać, wiecie, nie mówić na głos, bo szczęście kocha ciszę. Tak samo można powiedzieć o pieniądzach i w ogóle tak w życiu jest, nie? Więc ja żyję dniem dzisiejszym. Nie wiem, wiadomo, że nie wie się, co będzie jutro i tak dalej. I jestem wdzięczna. Ja przede wszystkim codziennie jestem wdzięczna. Pomimo tego bólu, który czuję, pomimo tego, że czasami nie chce mi się rano wstać, bo ten ból mnie naprawdę dobija i fizycznie, i psychicznie, i jestem czasami naprawdę bardzo, ale to bardzo zdołowana przez ten ból i sobie myślę, że już nie, kolejnego dnia po prostu nie pociągnę, to jednak ciągnę. O, napisała pani. Czekajcie, muszę jej odpisać. To jest ta pani, która teraz ma być? Dobra, pani napisała, że będzie 17:30, 18, bo tak w zależności od korków. No, także mam jeszcze trochę więcej czasu. Także zjem sobie na spokojnie zupkę. No i chciałam wam powiedzieć, że ja naprawdę jestem przede wszystkim codziennie wdzięczna. Ja nie uważam i nigdy nie uważałam, że coś tam mi się należy, że wiecie, że ja nie wiem, powinnam mieć to czy tamto, czy nie myślałam po prostu. Zawsze jakoś tak cieszyłam się z małych rzeczy. Z takich małych rzeczy, z takich drobnych rzeczy i zawsze byłam, nie wiem z czego to wynika, może z tego, że wiecie, jak ktoś tak od urodzenia, na przykład jak dzieci mają bogatych rodziców i nie znają na przykład wartości pieniądza, mają wszystko podane na tacy, nie muszą żadnego wysiłku włożyć w nic, w absolutnie nic, bo wszystko im się należy, wszystko mają. Teraz na komunie dzieci dostają, widzicie, samochody, nie wiem co jeszcze dostają, mieszkania, czy nie wiem, nie mam bladego pojęcia, ale to co się teraz wyprawia to już jest naprawdę jakaś parodia, bo taki człowiek moim zdaniem nie będzie potrafił w ogóle żyć. A nie daj Boże, jak mu zabraknie rodziców, to już w ogóle jest niezdolny absolutnie do egzystencji, do niczego. Taki człowiek sobie nie poradzi. A wiecie, jak ktoś gdzieś tam, żeby coś mieć, musiał sobie sam na to zarobić, nieważne czy na truskawkach, czy na wiśniach, czy później idąc już tam w młodszym wieku do pracy, znał wartość tego pieniądza i wiedział, że jak sobie sam nie zarobi, to nie będzie miał, to sobie zawsze taki człowiek poradzi. Naprawdę ja mam przekonanie, że taki człowiek sobie poradzi, jak będzie miał pieniądze i też jak nie będzie miał pieniędzy, bo jak nie będzie miał pieniędzy, to nie załamie się od razu, że jest kaplica i co ja teraz zrobię, bo mama już nie daje, tata nie daje. Tylko zakasa rękawy i idzie do roboty, do nie wiem, innej pracy, do drugiej pracy. No. I moim zdaniem te dzieci, które teraz dorastają i kolejne, które się rodzą, w większości przypadków są po prostu od początku skazane na niepowodzenie. Zobaczcie, cały czas się słyszy i tak jest, że szpitale psychiatryczne w tych czasach są po prostu przepełnione, nie ma miejsc, przeludnione. Dlaczego? Dlatego, że młodzież sobie nie radzi, że jest jakiś jeden mały problem, który im się wydaje tragicznym problemem. Im się wydaje, że wiecie, to jest jakiś tam pierdół, który można by było od tak rozwiązać,
do rodziców nie pójdzie, bo rodzice na niego czasu nie mają, bo pracują, bo przecież muszą mu wszystko zapewnić. I on popełnia samobójstwo, okalecza się czy cokolwiek, bo sobie nie radzi. Bo nie jest przystosowany do radzenia sobie z problemami. Ludzie powinni zrozumieć, że każde dziecko też musi swoje życie przeżyć samo i można go wspierać, pomagać i tak dalej, ale nie za niego wszystko robić. Poczynając od sprzątania po dziecku, robienia wszystkiego, że dzieci nie mają żadnych obowiązków w domu, bo to przecież rodzice zrobią, po późniejsze nastawienie, że on no nie znajdzie sobie pracy, bo nie umie, bo przecież mama czy tata na tą rozmowę kwalifikacyjną za nich nie pójdą. I takie dziecko to jest po prostu tak zwana już od małego, no rośnie taka mała kaleka, taki nieporadny człowiek, który nie będzie potrafił sobie rozwiązać problemów, czy to będąc z kimś w związku, czy wiecie, jak dozna jakiejś porażki czy coś, to będzie dla niego po prostu koniec świata. No i powinniśmy gdzieś tam, patrząc na to wszystko, sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie, czy na przykład dzisiejsza młodzież, czy ci młodzi ludzie potrafią właśnie być wdzięczni, zwyczajnie wdzięczni, bo człowiek, który gdzieś tam musiał sam o coś zawalczyć, czy żeby coś mieć, żeby coś w tym kierunku zrobić, żeby to mieć, postarać się ogarnąć temat sam. To taki człowiek moim zdaniem umie właśnie być wdzięczny. A taki, który ma wszystko podane na tacy, wszystko zrobione, nie potrafi być wdzięczny, bo on ma przeświadczenie, że tak powinno być, to jest normalne i jemu się wszystko należy. A potem jak przyjdzie czas, że jednak nie będzie tego miał, co sobie uważa, że powinien mieć, no to jest tragedia. No, ale ja należę do osób, które gdzieś tam nigdy się nie chwalą jakoś czymś raczej. No, chyba, że wiecie, chce się tam pochwalić jakąś drobnostką czy coś, to tak w ramach powiedzenia czegoś, że coś mi się udało, że coś fajnie wyszło i tak dalej, no to tak, ale tak jak wam mówię, ja uważam, że szczęście kocha ciszę. I moim zdaniem, gdyby wszyscy tak myśleli i mieli takie poczucie, że nic w życiu nam się nie należy, nic w życiu nam się nie należy, tak samo jak rodzimy się bez niczego, umieramy bez niczego, tak w życiu nie jest tak, że coś nam po prostu musi być dane. Nie ma czegoś takiego, że coś nam musi być dane. Że bo jesteśmy, bo przyszliśmy na ten świat, to nam się coś należy. No nie. I moim zdaniem każdy człowiek, żeby sobie poradził w życiu, oprócz wsparcia najbliższych, potrzebuje, no przede wszystkim wsparcia najbliższych, ale potrzebuje tego, żeby być właśnie wychowany w przeświadczeniu, że nie ma nic za darmo. Po prostu nie ma nic za darmo i żeby cokolwiek mieć, potrzeba naszego wysiłku. Musimy się wysilić, musimy dać minimum wysiłku z siebie, starań i mieć takie przeświadczenie, że jeśli czegoś bardzo będziemy chcieli, to się uda, ale musimy tego bardzo, bardzo, bardzo chcieć. Czasami trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Naprawdę, chociaż się bardzo boimy, to trzeba czasami w życiu wszystko postawić na jedną kartę i pomimo tego, że się gdzieś boimy, co będzie, czy to dobry wybór, czy nie, czy dobra decyzja, czy nie, to jak jednak nie podejmiemy tej decyzji, no to samo się nic nie zrobi. No, to a propos moich przemyśleń, ale teraz leję. No, to a propos moich przemyśleń takich, no ale takich prawdziwych. Właśnie ja mówię wam tu też trochę o moim życiu, bo to postawienie wszystkiego na jedną kartę, to myślę, że ktoś, kto od dłuższego czasu mnie ogląda,
Kto wie, że my postawiliśmy wszystko na jedną kartę tak naprawdę. Totalnie wszystko. Także dlatego teraz tym bardziej, jak słyszę takie słowa miłe i takie budujące, no to dla mnie nie ma lepszej nagrody. Dobra, a teraz po tych wszystkich rzeczach, które chciałam Wam przekazać i mam nadzieję, że może kogoś do czegoś zmotywuję, może dodam odwagi, idę suszyć włoski i zjeść zupkę. No dobra, ja już zjadłam zupkę. Zupka pyszna, słuchajcie, pyszna. No tak mi się chciało takiej właśnie zupki, nie typu, wiecie, tam, nie wiem, krupnik, czy pomidorowa, czy rosół, tylko jakiegoś takiego, jakiejś takiej właśnie z dużą ilością warzyw, więc no naprawdę mi bardzo smakowała. Potem sobie na pewno jeszcze zjem. No, także my już czekamy na Państwa. I no zobaczymy, czy wybiorą jakąś kotkę, bo tutaj mowa o kotce, nie o kocurku, tylko o kotce, także ja powiem Wam, że jest ciepło jak, nie, znaczy nie aż nawet tak ciepło jak parno, po prostu parno jest, bardzo. No hej, czekajcie, ściągnę okulary, wyciszę. Bo mam sobie YouTube'a włączonego. Słuchajcie, zjadłam z dwóch talerzy. Oczywiście jak ludzie poszli, jak rodzinka poszła, to zjadłam z jeszcze jednego talerza zupkę, no bo tak mi smakowała, pyszna po prostu. I no i Państwo zarezerwowali kotkę. I podpisaliśmy umowę, także tak, teraz będzie pojutrze, nie po pojutrze, będzie pan, nie wiem czy jeszcze, bo tutaj jeszcze miałam się do jednej pani odezwać właśnie, mój zeszyt właśnie no, jest coraz grubiej tutaj z osobami, które się zapisują na listę osób oczekujących i tutaj jeszcze do jednej pani muszę się odezwać, właśnie. Aha, ja mam jej numer telefonu, muszę zadzwonić, to jutro zadzwonię, kiedy by chciała przyjść. Bo tutaj jeden pan to na Messengerze, ale tutaj jest numer telefonu, bo pani do mnie zadzwoniła. Pani do mnie zadzwoniła, słuchajcie, no kilka dni temu, nie? Więc, no, więc muszę do niej oddzwonić, że już można przyjść. Tutaj jedna pani chce, ale od Ginger kotkę, więc te, co, bo ona chce dopiero na koniec sierpnia odebrać, więc to by było tak. No i tutaj jeszcze jedna pani na Messengerze, muszę się odezwać, no i raczej nie da się tego wszystkiego załatwić do weekendu. No chyba, że na przykład dwie osoby by przyszły w jednym dniu, to też jest realne, no bo już nieraz tak robiłam. Czy może w niedzielę już by był ten pan, który, no ale właśnie muszę czekać na tego pana i wtedy, no bo on jako pierwszy ma wybierać, nie? Kocurka, bo on chce kocurkę. No dobra, jutro zadzwonię do tej pani, na przykład na, najwyżej się umówię, na przykład, ale ona chce kotkę, no to luz. Ona chce kotkę. No to luz. To może przyjść kiedykolwiek będzie chciała. No. Jest już wieczór. Jest już wieczór. No ja dzisiaj jestem wyspana. Ja jestem wyspana. W ogóle sobie wziąłem. Słuchajcie, jest taka paruwa. Jest tak gorąco, że po prostu człowiek siedzi i nie wie, w którą stronę ma skręcić. Zaraz idę sobie zmyć ten makijaż, bo już mam jakieś resztki w ogóle. Wszystko mi się normalnie rozmazało. Jeszcze byłam zmyć na balkonie, bo jak padał deszcz, to ten żwirek, który był wysypany, bo tam zawsze jak z kuwety wyskakują, to się coś rozsypie. I ten żwirek, który był rozsypany, to wiecie, on się rozciapciał, nie? No.
rozciapciał się na mokro i po prostu musiałam pójść to zmyć, więc zmyłam i już jest czysto, bo wtedy by roznosili te białe ślady do domu, a mam balkon otwarty, bo jest tak ciepło, że no po co mam, wiecie, trzymać koty w domu, jak mogą sobie być na dworze, nie? No, ale fajnie, mam posprzątane, jest jutro tak naprawdę, pozostanie mi, nie wiem co jutro będę robiła, w zależności od pogody. No kwiatków już rano nie muszę iść podlać, bo podejrzewam, że w nocy też będzie jeszcze padać. Więc nie będę szła podlewać rano kwiatków najprawdopodobniej. Ewentualnie jakby jutro w ciągu dnia nie padało, no to na wieczór pójdę podlać, ale rano nie ma sensu, bo ja je podlewałam i jeszcze ten deszcz, więc to wystarczy. No i nie wiem, co jutro będę robiła. Jakby była ładna pogoda, to bym chciała gdzieś z Arturem pojechać na spacer. Nie wiem za bardzo gdzie, ale tak chociaż na godzinkę byśmy się gdzieś poszli przejść. No bo przez te ostatnie kilka dni to nie byliśmy nigdzie tak po prostu połazić, nie? No ale już jutro, jakby wszystko było ok, to byśmy w ciągu dnia gdzieś poszli, a potem na 18 mam basen, więc... No ale zobaczę, może bym coś w ogrodzie porobiła, jakby nie padało, a jak będzie padać, no to nie wiem. No to nie wiem. To po prostu coś na chacie porobię. W ogóle to mam też do segregacji ciuchy, wiecie, bym musiała zrobić porządek po prostu w szafach. Jeszcze resztę tych zimowych ciuchów pochować. Bo na razie to się skupiłam tak na takich, wiecie, rzeczach jak kurtki, jak swetry, takie rzeczy, ale jeszcze bym musiała to ogarnąć lepiej, bardziej dokładnie, że tak powiem. To jest zawsze coś, co odkładam na później, więc musiałabym się tym zająć. Tego nie ma dużo, to tak myślę, że z godzinkę i bym to zrobiła. No, ale to zobaczymy jutro. Jutro, co przyniesie dzień. I tak, naczynia... Jutro rano wstawię, bo mam jeszcze tam trochę miejsca, to jeszcze coś tam dorzucę. Kolacji nie jem, dlatego że zjadłam z tych dwóch talerzy zupkę i jestem naprawdę napełniona. Nie ma sensu, a jeszcze Artur mi herbatkę zrobił, jeszcze mam pół herbaty do wypicia, bo wypiłam tylko pół. No i tyle, nie będę już dzisiaj jadła kolacji, bo jestem najedzona. Ta zupka niby taka, wiecie, nie? Ale zjadłam też dwa skrzydełka. Więc jestem po prostu najedzona. No. No dobra, kochani. Także ja się żegnam. Czasami jest tak, a właściwie w większości przypadków, że nie kończę tak oficjalnie vloga, więc może teraz tak oficjalnie zakończę. I proszę Was o subskrypcję, bo jest dużo osób, które ogląda mój kanał, a nie subskrybuje. Nie wiem dlaczego. No i fajnie zawsze jakbyście łapkę zostawili po sobie, no zasubskrybowali, to zawsze dostaniecie powiadomienie o kolejnym filmiku, będzie mi bardzo miło. No i co? Do zobaczenia, pa pa.